Dzień dobry. Dzisiaj parę słów o tym, jak dostać pracę w radiu, a tak naprawdę jak nagrać demo do radia oraz bonus dla cierpliwych na samym końcu. Najgorsze demo świata. Dostałem pozwolenie od jego autora, żeby tutaj je zaprezentować. Dzień dobry. Na początku przepraszam za nędzną jakość dźwięku, ale sprzęt dzisiaj mi odmawia współpracy. Następnym razem będzie lepiej. Pradawni bogowie z podziemi i z czeluści eteru sprzysięgli się dzisiaj przeciwko mnie, żebym tego nie nagrał, ale ja to nagram. Dobrze. Co to jest demo do radia? Prawdopodobnie ci z was, którzy chcieliby taką pracę w radiu dostać albo myślą o tym, żeby wysłać CV, spotkali się z takim sformułowaniem, że demo jest potrzebne. No co to jest to demo? No jak jest gra komputerowa, no to jest demo, czyli możemy sobie zagrać i zobaczyć, o co tam chodzi. A w radiu takie demo, no to jest po to, żeby ten, kto was ma zatrudnić, to wiedział, jak wy brzmicie, jak wy mówicie, kto ty w ogóle jesteś. Najlepsze demo, no to jest, jak się już pracowało na antenie, to sobie coś wyciąć z anteny, to znaczy moim zdaniem, bo niektórzy mają swoje wymagania i mówią, że nie, że trzeba nagrać od nowa. Tak było w Rock Radio, tak miałem. Ale no, to jest najlepsze demo, no bo po owocach ich poznacie, to jest moja teoria, czyli umiem, pracowałem w radiu, tak brzmię, proszę bardzo. Ale nie zawsze jest tak szczęśliwie, że w ogóle kiedyś pracowaliśmy na antenie. No i jak się za to demo zabrać? No bo chcemy tę pracę w radiu dostać, jest napisane, że jest demo wymagane, no i trzeba usiąść, coś nagrać. I co tu powiedzieć? Jak takie demo powinno wyglądać? Moim zdaniem, bo to każdy może mieć swoją koncepcję i to zależy najbardziej od waszych przełożonych, ale takie podstawy, no to są mniej więcej takie same zawsze. Po pierwsze, żeby się nie narobić jak kretyn, żeby się nie narobić jak ten gość, którego na końcu dzisiaj wam zaprezentuję. Warto zostać, naprawdę. Żeby się nie narobić, to po prostu najlepiej to zapytać tego przełożonego. No dobra, przyszłego przełożonego. Ale to co ja tam mam nagrać? Jak leciałem szybowcem na Madagaskar, jak jadłem śliwkę o poranku na wrzosowym polu, jak w golfa grałem z Tigerem Woodsem. Tak było, nie zmyślam. No o czym to ma być? No to wam trochę ułatwi robotę, prawda? Wtedy nagracie to, co ten przyszły przełożony ewentualnie chciałby usłyszeć, a nie będzie się męczył, bo uwierzcie mi, źle nagranych demówek jest tyle po prostu i gadają tam takie pierdoły ludzie, jak jakiś wodzirej na weselu w remizie gdzieś, z całym szacunkiem dla tej jakże trudnej profesji. W połowie utworu jakieś jedziemy, o Jezu, dobra, ale nie idźmy tą drogą. Jak już wiemy, co tam ma być, to jeszcze miejmy w głowie, do jakiej stacji my to wysyłamy. Bo jak to jest stacja rockowa, no to nie będziemy przecież robili... Boże, co to za akcent był? Co to był za... Nie będziemy. Dlaczego ja tak zrobiłem? Jak demo jest do stacji rockowej, no to przecież nie będziemy robili sobie manieczek tak zwanych. Nie wiem, to może za młodzi niektórzy z was są. No ale nie będziemy takiej wiochy tam robili, typu zaśpiewy jakieś rodem z Eski. Typu dzisiaj mamy płyteczki i wpadną dupeczki. To w ogóle, no to nie. To tak to nie. Ale z drugiej strony, no jak mamy do takiej stacji demo nagrać, no to wypadałoby, żeby tak brzmiało. Dobrze jest sobie to radio włączyć i sobie posłuchać i tak o wieśniacki styl, trochę Golf 3, 4, może BMW E39, w tę stronę idę. Do rockowej stacji takiego czegoś przecież byśmy nie wysłali. Czyli kluczowe to jest zapytać się, jakie to demo ma być, posłuchać tej stacji i się dopasować. Na tym to polega. Najgorzej to jak ktoś jest rockową duszą, a musi się dopasować do jakiegoś... No tak mu na tej pracy zależy, że się musi dopasować do jakiejś diskopolowej stacji. To jest straszne, ale ja rozumiem, że ktoś bardzo chce tę pracę wykonywać, no bo dla mnie to jest najlepsza praca na świecie. No i trzeba się nagiąć, trzeba się dostosować. Ja to mam taką koncepcję, że żeby nagrać zawsze trzy wejścia. Jedno to jest takie tak zwane, takie ogólne, czyli to za nami, to przed nami, słuchacie takiej i takiej stacji. Bo w komercyjnej stacji ważne jest to, żeby na początku powiedzieć nazwę stacji, na końcu to jest tak zwana identyfikacja, to jest po to, że potem im w badaniach dobrze wychodzi, bo jak się tłucze w tych dżinglach i w tych wejściach nazwę stacji, to potem jak dzwoni ankieter i pyta, jakiej stacji słuchasz, to nawet jak
słuchaliście 5 minut, to wam weszło do głowy, bo padła 5 razy nazwa stacji. To może być irytujące, ale tak niektórzy robią. No więc w takim demo wypada, żeby to demo brzmiało jak wejście z anteny, nie? Czyli dajemy sobie na początku identyfikację stacji, mówimy jaki to był utwór, zapowiadamy kolejny i lecimy dalej, że za chwilę tam Guns N' Roses albo jakiś inny stefek. Jeżeli aspirujemy do prowadzenia tak zwanego pasma towarzyszącego albo jakiegoś programu rozrywkowego, no to wypadałoby pokazać przyszłemu pracodawcy, jakież w nas jest bogate poczucie humoru, które nam pradawni przodkowie zaszczepili w genach. I to poczucie humoru tak tam posypać nim po tym wejściu. No tylko nie przesadzić, nie można przesadzić. Bo pamiętajcie, że to, co jest zabawne dla was, to niekoniecznie jest zabawne dla waszego odbiorcy. To jest trudna sztuka. Jakieś wejście poważne, żeby pokazać, że mamy pełne spektrum możliwości, umiejętności operowania tymi emocjami, no to mamy wesołe wejście, to zróbmy coś takiego poważnego, niekoniecznie pogrzebowego, ale takiego już na serio, że trzęsienie ziemi gdzieś tam w Chinach było i tak dalej, tam na głupa mówię. Żeby to brzmiało wiarygodnie. I wtedy taki wasz przyszły ewentualny pracodawca ma w miarę jakieś pojęcie, jak wy się posługujecie słowem, jak wy operujecie emocjami i tak dalej. Jak mamy jakiś zarys tego, co chcemy nagrać, są dwie szkoły. Jedni to mówią, żeby to sobie napisać, a drudzy, żeby mówić z głowy. Ja jestem kompletnym przeciwnikiem pisania wejść z prostego powodu. Prawdopodobnie ci z was, którzy chcą dostać pracę w radiu, nie są aktorami z wykształcenia. A dla kogoś, kto nie jest aktorem, przeczytać tekst z kartki w taki sposób, żeby to nie brzmiało jak taka tandetna melodeklamacja z przedszkola, to jest bardzo trudna sztuka. Tego się uczy latami, aktorzy też nie zawsze to dobrze potrafią zrobić. Dobrze jest, moim zdaniem, jak się nie jest zawodowym aktorem, jednak mówić z głowy, a wypisać sobie konspekt tylko, tak jak ja tutaj mam, mniej więcej punkty, o czym mam mówić, a nie tekst jeden do jednego, bo to będzie źle brzmiało i to będzie słychać przede wszystkim. W słowie mówionym robimy pauzy w dziwnych miejscach, żeby się namyśleć, robimy zawiechy, jakieś takie dźwięki namysłu typu Oczywiście to jest niewskazane i w demie nie powinno tych dźwięków być, do tego zaraz dojdziemy. No ale gdzieś ta naturalność przy czytaniu z kartki ginie i pamiętajcie o tym i podejmijcie kluczową decyzję, którą szkołą i którą drogą chcecie iść. Otwocką czy falenicką. Piszemy czy jedziemy z głowy. Mamy już koncepcję, tak? To już doszliśmy do momentu, kiedy wiemy, jak to demo ma wyglądać, zapytaliśmy, poukładaliśmy, mamy jakiś temat. Jak to nagrać teraz? Ja twierdzę, że im lepiej, tym lepiej. To ma sens, co ja powiedziałem. Aczkolwiek historia pokazuje, że nie do końca bardzo dobre technicznie demo to jest najlepsze demo. I tutaj Marcin Sońta z Radia Z, kiedyś z radiostacji z Planety FM, Sąciak. Człowiek, który dla mnie jest jednym z najlepszych prezenterów radiowych w tym kraju. To jest po prostu geniusz humoru, geniusz takiego wysublimowanego, delikatnego żartu, kiedy trzeba, a kiedy trzeba potrafi przywalić łopatą. Sąciak powiedział, że swoje demo do pierwszej stacji radiowej, chyba była to radiostacja, nagrał na mikrofon w laptopie, ten taki wbudowany, czyli otworzył laptopa, włączył, kliknął nagrywanie, nagrał coś, wysłał i dostał pracę. Czyli ta jakość nie jest kluczowa, ale umówmy się, w XXI wieku, gdzie byle mikrofon, ja nie wiem, no oczywiście jak potrzeba to nie mam pod ręką, ale mam tutaj na około ze 30 różnych mikrofonów. Najtańszy mikrofon kosztuje ze 20-30 zł, to takie to może nie, ale taki za 2 stówy to jest naprawdę sprzęt, który spowoduje, że będziecie brzmieli o niebo lepiej niż gdybyście się nagrali na zwykły głośnik. Nie jest to kluczowe, jeszcze raz mówię, dlatego że sprzęt w radiu, jak już pracę dostaniecie, jest. To chodzi raczej o to, żeby sprawdzić mniej więcej jak wy brzmicie, mniej więcej czy nie macie wady wymowy i no, w jakich rejonach tam się poruszacie intelektualnie w miarę, czy raczej niziny, czy raczej wyżyny, czy tak środkiem, nie narażając się nikomu. Dalej, jak mamy to wszystko nagrane, i nagraliśmy demo naszego życia, to trzeba to wszystko wywalić i nagrać jeszcze raz. Bo to na pewno jest wszystko źle zrobione i mówię wam to z doświadczenia swojego i z doświadczenia kogoś, kto tych dem się nasłuchał tyle, że o Jezus Maria. Napociliście się, narobiliście się, najlepsze, w ogóle nic lepszego w życiu już nie nagracie, to jest do śmietnika prawdopodobnie wszystko. Bo najgorzej to jest popaść w samouwielbienie, to trzeba dać komuś do posłuchania,
ale nie matce, nie dziewczynie, nie żonie, tylko komuś obcemu, sąsiadowi najlepiej. Powiedzieć, ty weź, zobacz, bo czy to jest w ogóle, posłuchaj. I dostaniecie dopiero prawdziwą, szczerą opinię. Mam matka, to was będzie klepała po ramieniu, słuchaj, synuś, ale świetnie. No i potem dostajemy takie dema i nie wiadomo, co z tym zrobić. Jeszcze raz przypominam, poczekajcie na koniec materiału. Warto zostać. Najgorsze demo świata. O Jezus Maria, to będzie zaraz. Jak już nagramy, to trzeci raz albo czwarty. I wtedy mniej więcej to się zaczyna zbliżać do tej formy, o którą chodziło. No to się pojawia taka koncepcja, że a może by to trochę tam, trochę photoshopki w tym dźwięku. Podmontować, poprawić trochę. Użyć pradawnej techniki cięcia. No, nie polecam. Mam kolegę, który tak robi i bierze z programów, które nawet nagrywa na antenę, wycina wszystkie swoje oddechy, wycina wszystkie swoje i tak dalej. No i taki program dostarcza na antenę. Problem tutaj nagle pojawia się taki, że tak, jak on jest nagrany, no to on brzmi wzorowo jak od linijki, bo wszystko sobie wycinał, podociągał, poprawiał po sylabie. No a jak siada i zaczyna mówić na żywo, to się nagle okazuje, że to jest zupełnie inny kolega. No więc zastanówmy się, czy na pewno jest to właściwa droga, czy lepiej to zostawić z tymi niedociągnięciami, pewnymi niedoskonałościami, bo to wtedy brzmi bardziej naturalnie. Bardzo częsty błąd przy nagrywaniu czegokolwiek, jak się to robi pierwszy raz, albo przy pracy nawet na żywo już w radiu, to jest tak zwana góralszczyzna, ja o tym już tutaj kiedyś mówiłem. Jest to jedna z najgorszych rzeczy, które można zrobić, nagrywając... Kot chyba właśnie coś przewrócił. Jest to chyba jedna z najgorszych rzeczy, które w ogóle można zrobić pracując w radiu, czyli stawiać akcent na pierwszą sylabę każdego słowa. Czyli brzmiałoby to mniej więcej o tak. A dzieje się tak dlatego, że jak mówimy, to wydaje nam się, że każde słowo musi być tak bardzo ważne, że ono jest... Każde ze słów jest najważniejsze w zdaniu. No tak nie jest, bo normalnie to tak nie mówimy przecież, czyli nie stawiamy akcentów na pierwszą sylabę i zwracajcie na to uwagę, bo to jest bardzo częsty błąd. Nadszedł moment, wyczekiwany zapewne przez wielu, kiedy zaprezentuję wam najgorsze demo, jakie usłyszałem w życiu. Nie tylko ja zresztą, ono za sprawą kilku życzliwych kolegów krąży w branży. Tytułem krótkiego wprowadzenia, skąd to demo się wzięło, dlaczego ono zostało nagrane w ogóle przez tego człowieka, który je nagrał, on ma na imię Darek. Mam zgodę od Darka na opublikowanie tego w tym materiale. Na koniec każdego stażu w Rock Radio, jak pracowałem w Agorze, każdy, kto był na takim stażu, miał możliwość nagrania demo właśnie na koniec pracy, żeby coś miał dla siebie, a może gdzieś tam by znalazł dzięki temu pracę. No i Dariusz oczywiście raczył skorzystać z tej możliwości. Nikogo o nic nie zapytał, tylko mu powiedziano, że słuchaj, tu masz w takiego i takiego dnia, o takiej i takiej godzinie zarezerwowane studio, idź, nagraj demo. Dariusz, wspaniale, w niebo wzięty, och, kariera stoi przed nim otworem, Tomasz Lis, Monika Olejnik, Kraśko, no i Dariusz pośród nich się widział zapewne oczami wyobraźni, już niebawem. No błąd popełnił taki, że on nie zapytał, nie zrobił tego wszystkiego, o czym ja tutaj wam opowiadałem dzisiaj. Poszedł do studia, podobno, ja nie byłem świadkiem tego, ale podobno wyglądało to tak, że poszedł tam w okolicach godziny tam 13, coś takiego. No i siedzi tam godzinę, dwie, trzecią godzinę tam siedzi. No to się robi długo, żeby nagrać trzy, może pięć wejść. To godzinę to powinno być wszystko. No dwie, jak ktoś nie wie, co robi. No ale trzy, to nic. Dariusz około godziny 20 wyszedł się przewietrzyć. I wrócił. Robić demo dalej. Byliśmy bardzo zaaferowani. Cóż ten Dariusz tak długo nagrywał, że wyszedł ze studia około północy? Wiedząc to wszystko, co już wiecie na temat nagrywania dema w radiu, posłuchajcie, co nagrał Dariusz. Tych plików mam ponad 30. Proszę, Dariusz. Jest bardzo, bardzo, bardzo cicho. Słońce rozpala nagie ciała. Może i niebo strolśni, dobrze mi jak dobrze mi. Jem słodkie, słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach.
Może i niebo strolśni. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Cykady na cykladach. Cykady na cykladach. W nocy, gdy gwiazdy spadają, a dyskoteka gra. Przez bardzo, bardzo krótką chwilę dokoła widzę rój motyli. Stopy mam takie gorące. Także pamiętajcie, kochani, zapytajcie najpierw. Jem słodkie, słodkie winogrona. Dzięki za dzisiaj. Na cykladach. Cykady na cykladach. W nocy, gdy gwiazdy spadają, a dyskoteka gra.